No jest to dla mnie bardzo trudny czas. Nie ukrywam, że z takiego bardzo intensywnego trybu życia przeszedłem na totalnie inny biegun i, no i ciężko było się odnaleźć w tej takiej nowej rzeczywistości. No ale trzeba sobie jakoś radzić, wymyślać jakieś gry, zabawy. Nadrabiam trochę zaległości, jeśli chodzi o seriale, których nigdy nie oglądałem. To samo tyczy się czytania książek, także też kilka ciekawych biografii ostatnio przeczytałem i w tej kwestii nadrabiam sobie trochę tematu. Na pewno się nudzą, ale staram się, żeby też troszeczkę pamiętały o mnie. Mają przygotowany plan, codziennie treningi. Dzięki tej technologii, którą używaliśmy na treningach, a mianowicie sport testerach. Cały czas tak naprawdę mam jakiś tam cały proces treningowy pod kontrolą, także te też. One mają swoje zajęcia, ale też pracują moim planem treningowym. No tak, zgadza się, marzenie i tak naprawdę efekt takiej długiej dosyć pracy, bo od 6 lat staraliśmy się, żeby wprowadzić w taki, można powiedzieć, normalny sposób drużynę do pierwszej ligi, gdzie będziemy mieli czas na zebranie składu i przygotowanie się organizacyjne do tej pierwszej ligi. No bardzo się cieszę. To jest dla mnie świetna wiadomość, świetna chwila. Może jeśli chodzi o cały zespół, to szkoda mi, że nie mogliśmy spić śmietanki całego sezonu, bardzo ciężkiego drugoligowego sezonu, gdzie no, w naszym przypadku, mając tak mocny skład, większość sezonu no, nie gra się na takich dużych emocjach, na pełnym takim zaangażowaniu czy w najlepszej swojej formie. No tutaj przygotowujemy się przez 8 miesięcy tak naprawdę do jednego czy dwóch turniejów, czyli jeden czy dwa weekendy weryfikują to wszystko, także szkoda, że po prostu ta ciężka praca, która była na treningach, przede wszystkim no, nie została jakoś zrekompensowana tą radością po takim awansie już na turnieju, no bo te emocje są na pewno niesamowite i niezapomniane. No, natomiast no, uważam, że w tym roku no, mieliśmy tak mocny skład, jak jeszcze nie mieliśmy, więc myślę, że wszystko wskazywało na to, że uda się wywalczyć ten awans. Też zrobiliśmy swoje, uważam, bo wygraliśmy grupę zdecydowanie, pokonując 2 razy wicelidera AWF Warszawa, który skończył na drugim miejscu. Także myślę, że zasłużenie pierwsze miejsce, no i jak najbardziej zasłużony awans, i mam nadzieję, że wszystko potoczy się tak, żebyśmy mogli w październiku wystartować już w tej pierwszej lidze. No tak, zgadzam się. No tutaj no, mieliśmy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o ten mecz z Legionowią. One przyzwyczajone są do grania na wysokim poziomie. My niestety nie mamy takiej możliwości, żeby na takim wysokim poziomie grać
tak naprawdę jakiegokolwiek meczu. I tak jak mówisz, był jedyny mecz, którym po prostu musielibyśmy się wznieść na szczyt swoich umiejętności i utrzymać go przez 3, 4 czy 5 setów. No niestety no, nie potrafimy tego, bo to też jest kwestia wytrenowania, żeby ta koncentracja, poziom był zachowywany przez część całego seta, a nie tylko na poszczególnych akcjach, gdzie no, ta druga nasza liga wybaczała takie błędy, 2, 3 błędy w secie. No tutaj nie mogliśmy sobie na to pozwolić i mimo, tak jak mówiłeś, bardzo fajnych fragmentów gry, no jednak przegrywaliśmy te sety dosyć zdecydowanie. No a to wynikało no przede wszystkim z tego, że nie byliśmy przyzwyczajeni do grania na takim poziomie i nie potrafiliśmy zachować tego poziomu przez całego seta. No tak, jest dużo prawdy w tym, co mówisz. No, na pewno no, sport na tym polega, że trzeba się przygotowywać na końca, ten najważniejszy moment. No jednak tutaj no, z doświadczenia wiemy, no, tyle razy, co graliśmy w turniejach półfinałowych i finałowych, to doskonale sobie zdajemy sprawę, jak wyglądają te turnieje, gdzie tak naprawdę jeden słabszy set może decydować o tym, że cały trud 9-miesięcznej pracy gdzieś tam lgnie w gruzach. Także uważam, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie. No, wiemy o tym, że co roku cztery drużyny, aby spadały z pierwszej ligi, cztery awansowały z drugiej ligi. Jest to ciężki temat do rozwiązania. Natomiast uważam, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie, bo myślę, że te drużyny, które rzeczywiście były najlepsze w tym sezonie, awansowały do pierwszej ligi. A ten turniej, no, to tak jak mówię, no, to jest wielka loteria, pod którą tak naprawdę pracuje się cały rok, a jakieś tam pojedyncze małe niuanse mogą spowodować, że no, przegrywa się i się przegrywa cały sezon, tak? Doświadczyliśmy tego w 2 poprzednich latach, gdzie tak naprawdę i forma, i całe przygotowania były podporządkowane pod te turnieje półfinałowe i finałowe. I tak naprawdę realizowaliśmy wszystko to, nad czym pracowaliśmy, ale jakieś tam pojedyncze aspekty decydowały o tym, że efekt końcowy no, nie był taki, jakbyśmy chcieli. Dlatego uważam, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie i cieszę się, że związek tak do tego podszedł, że wszystkie cztery drużyny awansują w tym roku. Tak. Wszyscy sąsiedzi są bardzo bezpieczni, tak, bo to jest pies o kot, także czasami sobie przesiaduje na parapecie. Oj, bardzo trudne pytanie. Dla takiego nowicjusza jak ja, jeśli chodzi o pierwszą ligę, to. No nie, no zgadza się, tak, ale no, ciężko jest powiedzieć. No tak naprawdę teraz, jeśli chodzi o jakieś tam aspekty sportowe, w sytuacji, w której się znaleźliśmy, ciężko jest dyskutować nad takimi rzeczami. Nie wiemy,
kiedy sytuacja się normuje, kiedy będziemy mogli zacząć treningi, przygotowania, czy nawet sezon. To jest tak naprawdę teraz to bardzo, bardzo ciężki temat do rozmowy. Różnie to się może potoczyć. Na pewno im więcej drużyn jest, tym te zawodniczki będą rozproszone, tak, po tych klubach. No ale to tak naprawdę sezon pokaże, bo może okazać się, że zawodniczki, które były rezerwowe w innych klubach, przychodzą do Beniaminka i będą wyróżniającymi się zawodniczkami. No, ciężko jest na ten moment powiedzieć, no bo też nie wiemy tak naprawdę, ile drużyn przystąpi do rozgrywek, bo wiemy, jak ciężka jest sytuacja, jak trudno ekonomicznie będzie tutaj zebrać budżety, drużyny do tego, żeby grać tej pierwszej ligi. Także może nawet nie samo to, jak duża będzie liga, a jak duży kryzys gospodarczy będzie determinował tego, jaki będzie poziom pierwszej ligi w przyszłym sezonie. Znaczy, no, ja mogę otwarcie powiedzieć, że no, jestem przeciwnikiem obcinania w trakcie sezonu, czy pod koniec tego, jak mamy tutaj sytuację wynagrodzeń dla zawodników i zawodniczek. W momencie, gdy cały proces treningowy do momentu, w którym to było zakazane, wszyscy realizowali zgodnie z założeniami, umowami, no to ta sytuacja nie jest zależna od nikogo. Ja zdaję sobie sprawę, że sponsorzy, czy miasto, czy ktokolwiek inny też ma problemy finansowe, ale ja myślę, że no większość zawodników, którzy trenują jako no już ci profesjonalni zawodnicy, no to jest ich jedyne źródło utrzymania, więc no jestem przeciwnikiem tego, ucinać im pensję, no bo tak naprawdę nie ma ku temu podstaw, bo oni trenują, realizują to, co się od nich wymaga na tę chwilę. Sytuacja jest no, bardzo kryzysowa, więc uważam, że nie powinno być kar za taką sytuację, bo dla mnie to jest kara, jeśli się komuś ucina pieniążki przed zakończeniem kontraktu. Ja będę walczył o to i chciałbym, znaczy może nawet nie chodzi o to, czy walczyć, czy nie walczyć, no bo ja chciałbym, żeby moje zawodniczki dostały wynagrodzenie zgodnie z tym, co było ustawione przed sezonem, szczególnie, że cel główny i tak naprawdę jedyny wchodzący w grę, czyli awans do pierwszej ligi, został przez nas zrealizowany. Więc u nas myślę, że nie będzie żadnych rozmów nawet z zawodniczkami, tylko dostaną wynagrodzenia zgodnie z tym, co było ustalane. Zrozumienie na pewno jakieś jest tej sytuacji o obcinaniu, natomiast myślę, że to powinny być indywidualne rozmowy i może nie obcinanie już natychmiast całych kontraktów do końca sezonu, tylko wyczekanie tej trudnej sytuacji i po prostu partnerska rozmowa z zawodnikami, no bo tak naprawdę większość z nas nigdy w takiej sytuacji się nie znalazła, więc to jest na pewno coś nowego i coś, co trzeba tak naprawdę na zasadzie, tak jak powiedziałem, partnerstwa i rozmów rozwiązać, a nie jakichś tam odgórnych decyzji, bo każdy wykonuje swoją pracę najlepiej, jak potrafi. I nawet w tym okresie ja mogę powiedzieć o swoich zawodniczkach, że pracują równie ciężko, wiadomo, że w takich warunkach domowych, ale równie ciężko, jak pracowaliśmy na treningach. Także no, nie widzę podstaw temu, żeby komukolwiek obcinać te pieniążki. Także ja jestem przeciwnikiem tego, bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby dyskutować z każdym zawodnikiem indywidualnie i szukać też wsparcia u tych zawodników, bo uważam, że część zawodników jest w stanie zrzec się tam jakiejś części, a część nie.
Wiadomo, że każdy chciałby dostać wszystko, ale to trzeba podejść do tego partnersko i uważam, że to jest problem nas wszystkich, zarówno trenerów, działaczy, jak i zawodników, i to powinno być współpraca i jakieś tam wspólne znalezienie złotego środka. No to zacznę od końca, bo pamiętam ostatnią kwestię. Także sponsorzy, no jak najbardziej będziemy chcieli pozyskać. Wiadomo, no to tak naprawdę ilość pieniążków, które się uda zebrać, czy budżet, jak się uda zebrać, no będzie determinował to, o co będziemy walczyć w przyszłym sezonie. No, wiemy doskonale, przy tej infrastrukturze, którą mamy w Nowym Dworze, to koszta generują głównie organizacja meczów, wyjazdy, no ale przede wszystkim wynagrodzenie dla zawodniczek. I im więcej uda się wygospodarować pieniędzy dla zawodniczek, tym lepszy będziemy mieli skład. I im lepszy będzie skład, tym będzie lepsza gra i lepszy wynik sportowy. Także no tutaj, no niestety, ale to idzie wszystko w parze. Ja jestem zadowolony z tego, że w tym roku udało się zebrać skład, który naprawdę sportowo mnie zadowalał i chciałbym, żeby większość z dziewczyn, które grały nas w tym roku, została z nami na pierwszą ligę. Oczywiście wzmocnienia muszą być, ale tak jak mówię, no, chciałbym, żeby większość z tego składu, który grał w tym roku, został z nami na przyszły. Mam nadzieję, że uda się spiąć to wszystko finansowo. Cztery mam takie nazwiska. Także. No tak, to na razie to jest trudna sytuacja. Nie wiemy, co będzie. Jestem jeszcze przed rozmową z dyrekcją, z miastem, z burmistrzem i tak naprawdę dopiero będziemy decydować, co dalej, jak to ma wyglądać, jaki mamy budżet, na co sobie możemy pozwolić. Także to jest dopiero początek drogi, no ale z nauczonym doświadczeniem wiem, że już w tym momencie trzeba jakieś tam kontakty nawiązywać, zawodniczki, które chciałbym tu sprowadzić, też już. O, maj to zazwyczaj był takim miesiącem, że te składy już powinny być zebrane w większości drużyn. I tak naprawdę czerwiec, końcówka maja, czerwiec to były już takie kosmetyczne zmiany w składach w większości drużyn. A ten trzon no już trzeba było dużo wcześniej ogarniać. No ale także rzeczywiście, no w tym roku jesteśmy w dużo korzystniejszej sytuacji i tak naprawdę mamy równe szanse z zespołami pierwszoligowymi, żeby zebrać skład, który będzie dawał nam jakąś tam pewność dobrego poziomu. I na pewno cała ta sytuacja, jeśli wszystko się normuje do startu ligi czy do rozpoczęcia okresu przygotowawczego, to tak naprawdę dla nas jest bardzo korzystna, bo tak jak mówię, wyrównujemy szanse, jeśli chodzi o zebranie składu. No, ale myślę, że do maja, do połowy maja już trzeba będzie mieć pełny skład. Także no, tego czasu nie ma zbyt dużo, także trzeba podejmować decyzje i rozmawiać z zawodniczkami.
Już kilka takich rozmów odbyłem. Fajnie, że większość tematów jest otwartych. Niedługo będę rozmawiał ze swoją ekipą, kto chciałby zostać z tych, które ja bym widział w zespole, także też to już się rozjaśnią troszeczkę sytuacja. No ale tak jak mówię, fajnie, że w tym roku jesteśmy po pierwsze w takiej sytuacji, że mamy skład, który prezentował bardzo fajny poziom i większość z tego składu chciałbym, żeby została, a dwa, że mamy tego czasu tyle samo, co zespoły pierwszoligowe, także z optymizmem patrzę na te kwestie, natomiast z dużą obawą patrzę na sytuację, która jest aktualnie w kraju, w Europie czy na świecie nawet. Bo boję się, że może to troszeczkę nam pokrzyżować plany. Natomiast liczę, patrząc po swoich znajomych i rodzinie, jak poważnie podchodzimy do tego tematu, aby zostawać w domu i tak naprawdę być bohaterami tej całej sytuacji. To jeśli większość ludzi tak by się zachowywała, to byłbym spokojny o to, że to się szybko ustabilizuje, no natomiast no, wiemy jak jest. Ja zachęcam do tego, żebyśmy my wzięli sprawy w swoje ręce i zostawali w domu, żebyśmy nie ryzykowali i wykorzystali ten czas na te rzeczy, na które do tej pory nie było czasu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w końcu nie będę żółtodziobem, jeśli chodzi o seriale telewizyjne, bo dzięki tej kwarantannie mogłem nadrobić kilka seriali, o których tutaj w drużynie się rozmawiało, a ja nie miałem bladego pojęcia. Dlatego dla mnie też jakieś tam pozytywy są. Także zachęcam do tego, żeby wszyscy zostali w domu, że ta sytuacja się szybko ustabilizowała, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do takiego normalnego funkcjonowania. No, na pewno, jeśli chodzi o tę sytuację, w jakiej jesteśmy, i tak naprawdę na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że super byłoby się utrzymać spokojnie w przyszłym roku, a tak naprawdę no, to wszystko determinuje to, ile się uda zebrać środków na to, żeby zebrać skład. Także dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, o co będziemy walczyć. No ale tak realnie to, jeśli udałoby się spokojnie utrzymać, to myślę, że w pierwszym roku byłaby to bardzo fajna sprawa, no i duży sukces na pewno dla nowowolskiej siatkówki, żebyśmy mogli zostać w tej pierwszej lidze. Myślę, że to, co wytworzyliśmy do tej pory, może napawać mnie optymizmem do tego, że rzeczywiście ten cel jest no, bardzo realny, a tak jak mówisz, znasz mnie, no i to nie będzie tak, że będziemy grać o tą ósemkę, tylko ja w każdym meczu będę chciał, żebyśmy prezentowali się jak najlepiej i wygrywali oczywiście, no bo tak naprawdę no, to jest siatkówka i wiem, że z każdym można wygrać i różne rzeczy się działy. Super przykład z tego roku Sęp-Pajdy. Jarosław, która w tamtym roku walczyła z nami w turnieju finałowym, walczyliśmy z nimi no jak równy z równym, w półfinałach z nimi wygraliśmy, w finałach przegraliśmy oni. W tym roku no, myślę, że byli taką rewelacją sezonu. Oprócz tego, że w pierwszej lidze bardzo, bardzo dobrze sobie radziły, to też jeszcze można powiedzieć sensacyjnie weszły do czwórki Pucharu Polski. Także pokazują, że można i fajnie by było, żebyśmy my w przyszłym roku no, może powtórzyli ich drogę i życzyłbym sobie, żeby nasz sezon pierwszy w pierwszej lidze wyglądał podobnie jak zespół, o którym przed chwilą mówiłem.
No tak, na pewno. Chciałbym tylko zauważyć, że też my jesteśmy zupełnie inną drużyną z poprzednich 3 lat, gdzie uważam też udało nam się jakiś tam schemat wprowadzać naszej pracy. Pod koniec tego roku udało się zorganizować fizjoterapeutkę, która pracowała już tylko z naszą drużyną. Od początku sezonu była osoba, co prawda zawodniczka, która pomagała mi w takich funkcjach, można powiedzieć, kierownika drużyny, organizacja wyjazdów, fanpage na Facebooku, który myślę, że w tym roku też fajnie funkcjonował. No, uważam, że też poszliśmy do przodu i z tym, co mamy, z małymi tam pomocami, myślę, że jesteśmy w stanie startować do pierwszej ligi. Przy zachowaniu tego, co udało się wypracować w końcówce tego sezonu i zwiększając może osobę taką spoza, która by zajmowała się sprawami organizacyjnymi, takimi okołosportowymi, to byśmy, myślę, mogli już pomyśleć o tym, że jesteśmy no, na dużo wyższym poziomie niż startowaliśmy 3 lata temu. Mógłbym poprosić o pytanie, bo mi tutaj wariat przerwał. Nie, no to ja tu zdecydowanie jednoznacznie mogę odpowiedzieć, że uważam, że nie ma sensu wznawiać rozgrywek, jeśli nie będziemy mogli grać przed publicznością. I to myślę, że każdy szanujący się sportowiec może tak powiedzieć, bo myślę, że to jest zupełnie inna gra, to są zupełnie inne emocje i tak naprawdę osoby, które przy pełnej hali, przy super atmosferze są gwiazdami na boisku, przy pustych trybunach są cieniami tych zawodników, którzy normalnie graliby i byliby najlepsi w drużynie. A to szkoda prądu na coś takiego, bo drużyny pozyskują zawodników takich, którzy grają i są gwiazdami, tak, a nie osoby, które mają być cieniami. Także uważam, że to, co jest ważne, to jest publiczność i to są prawdziwe emocje, i wtedy się tak naprawdę weryfikuje to, czy ktoś jest dobrym zawodnikiem, czy nie jest dobrym. Także uważam, że bez publiczności to nie ma co startować z rozgrywkami sportowymi. Szczególnie ja mogę o sobie powiedzieć, że jeśli chodzi o sporty zespołowe, także no, uważam, że powinniśmy czekać do takiego momentu, w którym ta sytuacja się ustabilizuje w pełni, żebyśmy mogli zacząć na normalnych warunkach, w normalnych warunkach grać mecze, bo wtedy to się nazywa sport, a bez kibiców to myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. I szczególnie no, wiedząc, jak sam byłem zawodnikiem, jak się grało, jak nikogo nie było na hali, a jak była pełna hala, to zupełnie mógłbyś wtedy zobaczyć dwóch innych zawodników, dwóch innych Bartków, także no ja jestem z pełni zdania tego, że powinniśmy grać przy publiczności na pewno. Na trzecim miejscu widzę. Dobrze, dobrze. No taka mała odskocznia, akurat niedzielę to były dni, które miałem wolne, akurat tak się złożyło, że Iskra grała te mecze głównie w niedzielę, więc mogłem jakoś tam pomóc drużynie w
grze, a sam jakoś tam znowu powrócić do korzeni i trochę z innej strony spojrzeć. A nie ukrywam też, że takie zabiegi też otwierają oczy na pewne kwestie i pomagają też w mojej pracy trenerskiej. Także też oprócz tego, że odstresowałem się, to też już znowu wróciłem do tego, jak w dzisiejszych czasach młodsi zawodnicy reagują na pewne kwestie i też mogłem zobaczyć to z drugiej strony. I tak jak mówię, też to na kilka rzeczy otworzyło mi to oczy, dlatego też mimo iż było to mało meczów, to jestem bardzo z tego zadowolony, bo też się sporo nauczyłem do tego swojego warsztatu trenerskiego. No niestety już tam pierwsze turnieje zostały odwołane. Turnieje międzynarodowe też chyba z tego co się orientuję, tych najwyższych rangą to turnieju w tym roku nie będzie. No ciężki temat uważam, że może się zdarzyć tak, że tych turniejów będzie bardzo mało, ale może się zdarzyć tak, że ta siatkówka plażowa w ogóle w tym roku nie wystartuje. No, ciężko jest tak naprawdę mówić teraz o jakimkolwiek sporcie, bo nie wiemy, ile to jeszcze potrwa, więc no, ja jestem optymistą. Ja mam nadzieję, że do końca maja wszystko wróci do normy i życzymy sobie tego i wszystkim, żebyśmy w czerwcu już mogli zacząć normalnie, w pełni normalnie żyć i funkcjonować. No, ale uważam, że to jest wersja bardzo optymistyczna, a taka wersja pesymistyczna to chciałbym, żebyśmy mogli zacząć przygotowania od 1 sierpnia w normalnych warunkach. A nie, marzenie jest bardzo proste, jeśli chodzi o pierwszą ligę. To granie o dobre miejsce na pewno, wygranie jak największej ilości meczów, utrzymanie się. To myślę, że będzie równie trudne jak awans do pierwszej ligi, ponieważ w drugiej lidze przygotowujemy się na te dwa najważniejsze mecze, czy dwa najważniejsze weekendy przez cały rok. W pierwszej lidze tak naprawdę takie turnieje półfinałowe i finałowe są co tydzień, w których gramy o życie. Więc to będzie zupełnie inna specyfika pracy i chciałbym się dobrze odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i chciałbym, żebyśmy zajęli jakieś wysokie miejsce. A dla mnie wysokie miejsce to każde powyżej 8 będzie spełnieniem jakiegoś tam marzenia, może bardziej niż o marzeniu, mówię sobie o swoim takim prywatnym celu, tak? Bo marzeń już naspełniałem sporo w swoim życiu, także na razie poczekajmy i po prostu skupmy się na celach. O, też mam taką nadzieję. Ja chciałbym jeszcze tylko bardzo mocno pozdrowić i podziękować swojej ekipie, dziewczynom całej 15, która w tym roku brała udział w przygotowaniach, za to, co zrobiły w tym roku, bo tak jak powiedziałem, super udało się przepracować te 9 miesięcy, dały z 9, 6 miesięcy, dały z siebie wszystko i naprawdę jestem dumny z tego, co się udało nam stworzyć. I cieszę się, że zrealizowaliśmy ten cel, który sobie postawiliśmy na początku sierpnia. Dlatego wielkie słowa uznania dla Was, dziewczyny. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich kibiców, i wszystkich związanych z siatkówką, i nie tylko, z całym sportem nowodworskim. Pozdrawiam serdecznie. Czarka również pozdrawiam. On wie, że to nasz wspólny sukces, także dlatego jego nie wymieniłem, bo on już 6 lat ze mną pracuje. To. Tak jak mu powiedziałem, wie o co walczymy. Tak jest. Natomiast
dziewczynę. Szkoda, że nie udało się pocieszyć trochę na tych turniejach finałowych, ale myślę, że satysfakcja ze zrealizowanego celu powinna być jak największa u Was. Także jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam wszystkich bardzo mocno. Dzięki bardzo, pozdrawiam.